Dzień dobry, witamy was serdecznie w kolejnym niecodzienniku terapeuty. Dzisiaj niecodziennie, bo po dwóch. Jeszcze w dwóch niecodziennikach nie nagrywaliśmy. I powiemy wam, myślę, że to taka bardzo ważna kwestia. Czyli co zrobić, żeby jak najszybciej przyswoić materiał ze szkoleń. Co de facto sprowadza się do tego, jak być szybciej lepszym terapeutą. Dokładnie tak. I lepiej wykorzystać czas i środki, które zainwestowaliśmy w dowolne szkolenie. Tak, ponieważ pójść na szkolenie to jest jakby 30% sukcesu. No jak już tam jesteś. Tak, 30% kolejne wydaje mi się, to jest po prostu wprowadzenie, nie no, to by się nie zgadzało. Znaczy takie zaangażowanie na samym szkoleniu może. Na czy szkoleniu. Jesteś tam w ogóle obecny dokładnie. Mentalnie na przykład. Tak, a później wprowadzenie tego w życie. Mhm. Więc jeżeli byliście na szkoleniu, ogarnijcie ten materiał, to teraz nie pozostaje nic innego, jak po prostu wprowadzić go w życie i po prostu poczuć się pewnie wykonując te techniki, tę diagnostykę. Stąd mamy bardzo fajne przemyślenie po ostatnim spotkaniu Neuroklubu, gdzie tak naprawdę ludziom udostępniliśmy salę, spotkaliśmy się z nimi, oczywiście byliśmy gdzieś w okolicy, służyliśmy im swoją pomocą, natomiast chodziło o to, że oni po prostu wymieniali się doświadczeniami, pracowali na sobie, pracowali w dwójkach, pracowali w trójkach, co spowodowało, że wiele osób stwierdziło na przykład, że bardzo fajnie, bo utrwaliło sobie na przykład wiedzę ze szkoleń. Poczuło się pewnie wykonując tą diagnostykę i tą terapię. Większość osób właśnie akurat tutaj na zjeździe praktykowało kurs neurodiagnostyka i terapia, ale tak naprawdę to, co będziemy teraz mówić, dotyczy tak naprawdę każdego szkolenia, którym w przeszłości byłeś albo będziesz. Stąd. Tak. Oczywiście jest taka wersja idealna. Typu, jedno szkolenie, jestem zaangażowany, wracam do pracy, gdzie mam masę pacjentów. Pamiętam 100% z niego. Tak, dzięki którym mogę po prostu tak naprawdę wprowadzać to w życie i eksperymentować. Mm-hmm. Poniekąd oczywiście tak, to są takie bardzo łagodne eksperymenty. No tak, najczęściej... po prostu jakby przećwiczyć wszystko to, co było na tym szkoleniu, nie? Dokładnie. Ale okazuje się, że tak. Po pierwsze, na szkoleniu byliśmy, ale na przykład okazało się, że nie do końca wszystko nam siadło tam. Mm-hmm. Nie udało nam się wszystkiego jakby tutaj powiedzmy ładnie uporządkować w głowie, więc najprostszą opcją na to jest... Jest, albo przećwiczyć to faktycznie na pacjentach, poszukać takich, którzy mogliby mieć tego typu problem i sobie to zrobić, ale też fajnym pomysłem jest na przykład spotkać się z kim się było na kursie i po prostu sobie te rzeczy powtórzyć. Dokładnie tak. Jeden na jeden. I tutaj mamy dla was takie kilka, można powiedzieć, rozwiązań, które są teoretycznie bardzo proste, ale w praktyce wiemy, że niestety niewiele osób tak robi. Nie wiadomo też dlaczego. Dlatego, że na przykład po tym spotkaniu Neuroklubu dużo osób mówiło, że ale to jest fajna opcja, ale to jest super, ale to mi to dużo dało, a nie było to niczym innym niż spotkanie się z ludźmi, którzy też na tym szkoleniu byli. Mhm. Więc fajnie byłoby, jak już idziecie na szkolenie i jesteście na nim, to dogadać się z ludźmi, z którymi praktykujecie, poznać osoby, które są z waszego miasta albo których macie dość niedaleko, jednocześnie oni też chcą to praktykować i po prostu wymienić się kontaktami, wymienić się ewentualnie jakimiś tam mailami i tak dalej i po prostu od czasu do czasu spotkać się i tak. Opcja numer jeden. Popracować na sobie, to może być w dwójkach, może w trójkach, może być w większej ilości, dlaczego by nie? Mhm, a tutaj już jak wolicie, jaką przestrzeń macie. Albo jeżeli nie na sobie, to załatwić dodatkowego kolegę, koleżankę, która na przykład nawet nie jest fizjoterapeutą, i po prostu ma jakiś tam problem. Dobrze wiemy o tym, że jak bardzo chcecie, to znajdziecie problem u każdego, więc to nie powinno być problematyczne. Trzeba go tylko dobrze zbadać. Dokładnie, więc mówi się, że ludzie są po prostu niezdiagnozowani, nie to, że nie mają problemów i po prostu pomóc jej, czy tam jemu. I się okaże, że tak, wy jesteście zadowoleni, bo udało się tą wiedzę uporządkować, mogliście sobie potestować, pokombinować, nauczyć się tego, a ta osoba, którą zaprosiliście, też pozbyła się jakiegoś swojego problemu. To jest po prostu win-win-win. Wszyscy są szczęśliwi. Natomiast druga opcja jest też taka, że jak jesteście na szkoleniach, to często może po prostu, nie wiem, powiedzmy, że ja nie kojarzę, by to się zdarzało, na przykład nie ma nikogo fajnego. Albo z nikim się nie dogadujecie. Albo nie ma nikogo z waszego miasta. To już się może zdarzyć, nie? Tak. Natomiast nie to, że to by był problem, żeby od czasu do czasu, raz na miesiąc, dwa, na przykład wpaść do jakiegoś innego miasta. Wiemy, że... Generalnie miast... i tak się to robi. Tak, z różnych powodów, nie? W celach imprezowych, koncertowych, kulturalnych, więc dlaczego by nie wpaść po prostu, żeby być dobrym terapeutą?
i pomagać pacjentom. O, dokładnie jak i sztosik, nie? Tak. Idziesz na parę godzin, robicie sobie terapię, później walicie na koncert. Wow. Idealna elegancko. Opcja. Nie wiem, czy o tym nie myśleliście. Jeżeli o tym nie myśleliście i dzięki nam pomyśleliście, to... To nie ma sprawy. Tak, ale po prostu łapkę w górę teraz. Natomiast drugą opcją jest, że my bardzo chętnie udostępnimy wam przestrzeń naszą społeczną, typu grupa facebookowa, nie wiem, neuroklub, na przykład grupa tutaj, bądź nawet gdzieś tam możemy wrzucić komentarze pod naszymi filmami, gdzie ludzie się wypowiadają, dowiedzieć się skąd kto jest i umówić się z tą osobą, więc macie pewną naszą przestrzeń, przyzwolenie, my chętnie będziemy tam jeszcze nam jakoś udostępniać te posty, lajkować, komentować, że wow, super inicjatywa, że po prostu poszukać kogoś. Załóżmy taka opcja, nie wiem, kupiliście u nas jakieś szkolenie online'owe. Na tym szkoleniu najczęściej jest przynajmniej kilkaset osób. Więc wrzucić tam informację, że hej, jestem stąd i stąd, chciałbym przećwiczyć materiał, który przerobiłem, kto jest chętny. Do tej pory widziałem być może bardzo ograniczoną ilość takich postów i zastanawiam się, dlaczego tak jest, skoro wiemy, że teoretycznie dużym problemem jest brak możliwości praktykowania. I prawdopodobnie dużo osób ma ten problem, jednocześnie mało kto wychodzi z inicjatywą, więc możesz być pierwszy i taką inicjatywę po prostu wprowadzić i będziesz zaskoczony, ile osób może być zainteresowanych właśnie taką opcją przećwiczenia, rozpracowania, no i jakby też dostania terapii od kogoś. Dokładnie. Bo to fajnie wygląda. To jest też bardzo częsty problem, że szewc chodzi bez butów, nie? Więc fajnie jest i taką terapię robić, ale też kilka razy ją gdzieś tam na siebie przyjąć, możliwie regularnie. No bo też raz, że my się czujemy lepiej, więc to jest jeden z plusów, ale drugi jest taki naprawdę fajny, że łatwiej nam jest zrozumieć trochę odczucia naszych pacjentów, jeśli my też po prostu taką terapię sobie przechodzimy. Dokładnie. Słuchajcie, żeby to było, żeby na przykład można było wyjść z inicjatywą, możesz ten film po prostu skopiować, udostępnić i wysłać swojemu koledze. Niech to będzie pewnego rodzaju zachęta, zaproszenie, że chciałbyś popraktykować. I oczywiście życzę wam owocnej praktyki, bo to, jak widzimy, jest największy problem, bo dużo osób stresuje się i boi wprowadzać od razu właśnie te techniki, czy to te terapeutyczne, diagnostyczne w swoich gabinetach, dlatego że jeszcze, powiedzmy, nie opanowali ich perfekcyjnie. Mhm. Natomiast to też nie jest jakby aż tak duży problem. Jak na przykład prowadzimy kursy NIT-u, to dużo osób, które pracują kompletnie inaczej i chciałby to wprowadzać do gabinetu, zawsze daje im dwie opcje. Pierwsza opcja jest taka, że po prostu jeżeli pracujecie z pacjentem godzinkę, załóżmy, to dzielicie ten czas na pół i oczywiście na początku robimy. Teoretycznie wydaje mi się, że w każdej dobrej terapii jest sumienny przeprowadzony wywiad, jakaś częściowa analiza posturalna, palpacja. Analiza jakaś ruchowa czasami, dokładnie, nie? Testy funkcjonalne, więc to dokładnie. I tak się pokrywa, ale później na przykład, jeżeli wchodzisz w temat testów tęczowości mięśniowej i one z jakiegoś powodu ci nie idą, to zostaw je na razie w spokoju i idź narzędziami, które do tej pory były dla ciebie, powiedzmy, sprawdzone, jakby, nie wiem, jakby dobrze się w nich czułeś, posługiwałeś się tymi technikami. Natomiast zakładam, że coraz rzadziej będzie tak się zdarzało, że teoretycznie będziesz z tego rezygnował. Oczywiście będziemy to praktykować, będziemy czuli się pewniej, świadomie, będziemy te narzędzia wykorzystywać. Natomiast druga opcja jest taka, dla osób, które czują się już fajnie po kursach, dlatego że jest część osób, którym dobrze to siada, to jest po prostu przerzucenie się od razu na to. Dokładnie. Czyli wrzucenie się na taką głęboką wodę i zrobienie roboty. Nie? Wielu osobom to bardzo fajnie służy, plus ewentualnie na początku popraktykowanie choćby z rodziną znajomymi, aczkolwiek tutaj wiemy, że rodzina się leczy, ale ją się leczy trochę trudniej. Tak, także generalnie jak udaje wam się wyleczyć kogoś z rodziny, to już jest wysoko postawiona poprzeczka i możecie śmiało z pacjentami szaleć. Tak, ja myślę, że to jest już jakby taki dodatkowy element skuteczności terapeutycznej. Czyli idziecie z znajomymi, idziecie z tymi pacjentami, to może pójdziecie z rodziną. Więc tak. Bardziej myślałbym w tych kategoriach i po prostu wystarczy wyciągnąć rękę do kogoś i zobaczycie, będziecie zaskoczeni, jak dużo osób będzie chciało z wami popraktykować i poćwiczyć. Także trzymam za was kciuki, dajcie nam znać, jak wam poszło, a dodatkowo tak się zastanawiamy delikatnie, czy nie byłoby fajnym pomysłem, tak po tym ostatnim spotkaniu. Myślę, że byłoby. Ja też myślę, że byłoby, ale dajcie nam znać w komentarzu, słuchajcie, czy nie byłoby fajnym pomysłem, gdybyśmy
od czasu do czasu udostępnili wam salę, na przykład w Warszawie, która po prostu jest kilka dni w miesiącu, że ona stoi sobie puste. Mhm. Tak, jak nic akurat nie prowadzimy żadnych szkoleń, nic tam akurat takiego nie ma. Tak. A stoły są, przestrzeń jest, ktoś z nas się pewnie znajdzie. Nie? Tak, jest szansa, że też może być ktoś z nas albo z naszych asystentów, tudzież z naszych terapeutów i po prostu będziecie mogli sobie popraktykować, przyjść sobie właśnie z ludźmi, którymi byliście na szkoleniach, znajomymi i po prostu sobie to wszystko fajnie przećwiczyć. Także dajcie nam znać, czy taki pomysł, czy taka inicjatywa wam się podoba. No jeżeli oczywiście zainteresowanie będzie dość duże, to dlaczego by nie? Może to idziemy w to. Pójdźmy w tym kierunku. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Niecodzienniku. Ciao.